Witam wszystkich cieplutko, serdecznie, moi drodzy. Mariancello z tej strony, kłaniam się i zapraszam was na kolejny szachowy seans, więc mam nadzieję, że siedzicie wygodnie. A popcorn oraz ulubione ciecze są w pobliżu, pod ręką, gdyż przed nami naprawdę dynamiczne starcie z roku 1954, w którym zmierzyli się tacy szachiści jak już dobrze wam znany szachowy agresor, który niejednokrotnie udowodnił wszystkim, że ostrej gry się nie lęka, Rashid w moi drodzy. A jego rywalem w tej partii był włoski arcymisz Enrico Paoli. Obaj wymienieni gracze udali się już do krainy wiecznych matów, pozostawiając po sobie wiele znakomitych gier, którymi my dziś akurat mamy okazję się raczyć. Myślę, że tyle słowem wstępu dobrodzieje nie będę przeciągał. Zapraszam do zapoznania się z przebiegiem partii. Rashid y, y, posiada tutaj bierki koloru białego i rozpoczyna partię ruchem E4. Na co mamy C5? No moi drodzy, obrona sycylijska jest to jedna z, y, jeden z najpopularniejszych debiutów przeciwko E4 właśnie. C5. Co tutaj grać? No masa ruchów, moi drodzy, w grę wchodzi. Zaznaczę je tutaj szybciutko. Na strzałkę, żebyś żebyście się mogli przyjrzeć, co tutaj można grać. Ogólnie rzecz biorąc, masa tych wariantów jest w Sycylice, i no jeżeli chcecie grać sycylijską z powodzeniem, no to niestety trzeba przez to przebrnąć i poznać te wszystkie idee, te wszystkie posunięcia. My tutaj mamy, moi drodzy, skoczek F3. No, najpopularniejsza odpowiedź: białe nożą po prostu do, do D4. Rzecz jasna, przy wsparciu nie tyle Hetmana, co skoczka, który pojawił się na F3. Wszystko, mam nadzieję, do tej pory logiczne. D6. D4 CD skoczek bije D4 Znamy te linie dziesiątki tysięcy razy, zapewne je widzieliście. Jeżeli oglądacie mój kanał, jeżeli w ogóle interesujecie się szachami, no to z pewnością skoczek F6 z napadem na pionka. Jak widzicie, piona D6 pełni taką tutaj, moi drodzy, rolę, że nie pozwala tutaj zaatakować skoczka. Skoczek C3, i w tym momencie czarne mają wybór. Mogą zagrać G6, mogą zagrać E6, mogą zagrać A6. I tak, tutaj mielibyśmy wariant, moi drodzy, smoczy w obronie sycylijskiej. Tutaj wariant Scheveningen zwany w ten sposób oraz A6 wariant Neidorf, a Bardzo popularny elastyczny, grywany przez wielu mistrzów na świecie. I w historii, i obecnie. A6, moi drodzy, tutaj bardzo aktywnym ruchem jest goniec G5. To było w partii agresywni gracze. Wybierają właśnie ten wariant, co można jeszcze by było zagrać. Goniec C3, goniec C4. To były ruchy, które również w grę wchodziły. Goniec G5. Tutaj gra się E6. Moi drodzy, cały czas teoria jest odklepywana od deski do deski. Yy, I w tym momencie Hetman F3. Bardzo dobre posunięcie Aktywny Hetman bardzo często pojawia się na F3. Chociaż często najpierw się gra F4 i dopiero Hetman F3. Z taką ideą, oczywiście, żeby zrobić długą roszadę i atakować na królewskim. Tutaj jednak F4 nie mamy, tylko Hetman F3 od razu. Są naciski, moi drodzy, są naciski zarówno na przekątnej, tutaj przez Hetmana, jak i na linii F. W tym momencie goniec c 7 cały czas leci, moi drodzy, teoria debiutu i oczywiście długa Roszada. Oczywiście inna, oczywiście, oczywiście. Powtarzam słowo oczywiście. To nie jest takie oczywiste. Wydaje się. Długa roszada to nie była jedyna opcja. Tutaj tak naprawdę można było zagrać gońcem na E2, chociażby zagrać A3, goniec C4. Czasami się widuje poprawiając gońca na, na B3. Tutaj długa roszada jednak i Hetman C7. Standardowe ustawienie ze względu na to, że Hetman bardzo często bierze udział w tutaj ataku na otwartej linii C, być może nawet po tutaj rozwinięciu lekkich figur do gry, które zwierz pomoże Hetmanowi naciskać tutaj. Na moi drodzy, linii C. Bardzo częsty błąd, który być może u was się pojawia, być może nie, natomiast ja się kiedyś nadziałem grając w tym momencie goniec d7. Goniec d7 teraz no niby normalny ruch, goniec wchodzi do gry, ale pamiętajmy o tym, że w tym momencie ten punkt na b7 jest słaby i tak naprawdę można korzystać z tego, że hetman stoi na jednej linii z wieżu. W tym momencie moi drodzy e5 i białe stoi już o wiele lepiej. No przychodzi do głowy po prostu wzięcie pionka. To jest oczywiście spekulacja, nie dajcie się zwieść, e, no i co? Wygląda na to, że moi drodzy, po biciu d 5, skoczek bije 6 i mamy kłopoty. I mamy, nie mamy kłopoty ze względu na to, że wisi tu i wisi tu. No gońcem bić nie można, bo oczywiście strata hetmana, więc przychodzi do głowy tylko bicie pionkiem, więc tutaj rozlatuje się, moi drodzy, całkowicie już, e, całkowicie struktura pionków przy królu. A co za tym idzie jeszcze? Po wybiciu gońc bije f 6 i oczywiście odbiciu, czy to pionkiem, czy to gońcem, to nie jest aż tak istotne, leci b7. Jest, ma, jest masakra, moi drodzy. Wisi wieża, skoczek odejdzie, to tu jest nacisk podwójny, tak? Więc no, można powiedzieć, że biały już mają wygraną pozycję przez jeden nieuważny ruch, więc jeżeli chcecie grać obronę sycylijską, no to fajnie wiedzieć co się robi. Oczywiście zależy z kim gracie, jakim tempem, czy w internecie, czy na turniejach, i tak dalej, i tak dalej. Hetman C7. Bardzo dobry ruch aktywny i teraz tak naprawdę goniec mógłby wejść, chociażby i tutaj na E2, można by było już lecieć pionami H4. Tutaj jednak mamy wieżę G1. wieżę G1 plan i tak jest standardowy, bo w tych ustawieniach pionki będą szły na króla, moi drodzy, jakieś H4, G4, ale najpierw jeszcze wieża G1, co by wspierała pionka w marszu. Potwierające się linii G no, będzie już prowadzona moi drodzy, na jednej linii z królem, co dla króla często oznacza kłopoty. Teraz dopiero z D7. Nic się oczywiście u czarnego nie dzieje, wszystko gra i buczy. Tutaj mamy G4 z wcześniejszym planem, tak jak mówiłem. Skoczek C6, trzeba rozwój kończyć. No i goniec, moi drodzy, e3, goniec wrócił, goniec wrócił, e, tak naprawdę można by było to wybić, ale goniec się rozgrywał czarnopolowy tutaj u czarnego, więc my, my jako białe nie chcemy do tego doprowadzić, do tego dopuścić, więc tutaj na spokojnie, moi drodzy, goniec wrócił na e3, żeby wspierać skoczka wraz z wieżą. Jakie były jeszcze inne opcje w tym momencie? E, opcji tak naprawdę nie było za dużo, no można by było poprawić króla na b1, co często jest pożądane, żeby oczywiście nie było jakichś niespodzianek tutaj, żeby... Król już zszedł z linii C, tam gdzie znajduje się hetman, być może za chwilkę jakaś, któraś zwierz, no może też byłoby tak naprawdę wybić te, te C6, tylko że goniec odbija C6 i to teraz czarne mają inicjatywę, świetnie wyprowadzonego gońca, jest tak naprawdę łatwo tutaj, moi drodzy, wytracić tą delikatną przewagę u białego, grając, no, niedokładnie. Goniec C3, najlepszy ruch w pozycji, moi drodzy, no co tutaj gadać. W tym momencie mamy H6. H6 oczywiście chodzi o to, żeby spotkać się za chwilkę z tutaj pionkiem G5, bo G5 jest oczywiście w planie. Zanim jeszcze G5, to w tym momencie H4. Dlaczego mówię, że spotkać się? No bo oczywiście po tym pchnięciu G5 wybicie i wieża jest, można powiedzieć, w grze. No nie wiem, tylko pytanie, co z roszadu? Czy będzie roszowo w ogóle tutaj, moi drodzy Enrique? Enrique. czy będzie tutaj roszował, czy będzie śpiewał, nie wiadomo. H4, moi drodzy, piony idą jak na bykę i teraz trzeba szybciutko pomyśleć co grać. Jak tutaj, moi drodzy, wyprowadzać kontrę? No kontra często wchodzi w postaci oczywiście w B5 z planem B4. By tutaj skoczek odchodził, przeganiany zostawał, no i otwierała się tutaj całkowicie już A linia C. Oczywiście chodzi o ataki na tego piona C2. Wieża, moi drodzy, C8 padło w partii. To nie była jedyna opcja w tym momencie, bo w tym momencie można było zagrać B5 od razu. Tak jak mówiłem, chociaż wieża C8 przygotowuje B5 przez. No za chwilkę, za dosłownie moment. Tylko że teraz G5 nie ma czasu iść B5, no bo tutaj jest nacisk na skoczkę. No ale G5, no co tutaj pozostaje? Habie G5, hbg G5. No i wisi skok. I teraz pytanie, co grać? No być może skoczek H5 było koncepcją. Jak najbardziej. Może z powrotem skoczek G8, takie pasywne. Najlepszym ruchem jest wtrącenie w tym momencie. I czarny to widzi. Brawo. Skoczek moi drodzy E5. Nie ma czasu brać tu, bo wisi Hetman. No właśnie. Trzeba odejść Hetmanem po prostu. Hetman wycofał się na G2 i tak naprawdę zostaje stworzona śmiercionośna bateria na linii G, więc tutaj Roszada będzie istnym szaleństwem, ale zostało tutaj wykonane, moi drodzy, yy, padło posunięcie wieża na C8. Więc tak naprawdę ani jedna, ani druga roszata tak naprawdę w grę nie wchodzi. No, nie ruszuje i tylteo ty, ostro grą się rozkoszuje czarny. Ale czy mu to wyda? Zobaczymy. W tym miejscu najlepszym posunięciem jest, moi drodzy, skoczek tutaj z podbicia z F na G4 z atakiem na, na dobrze ucytuowanego gońca czarnopolowego. Więc goniec F4 trzeba by było nim jakoś odejść, żeby go, go w grze tutaj zachować. Ale teraz, moi drodzy, Hetman B6. O! I wierzcie lub nie? Czarny jest ok, nic mu tam, nic mu tam nie dolega, czuję się nieźle, żadnych leków nie musi zażywać. Czosnku jeść, pić, nie wiem, mleka z miodem i tak dalej. Ale nie wiem czemu tutaj nie skoczek, moi drodzy zef na g4, tylko skoczek g8. I ten ruch już utwierdza w przekonaniu białego, że biały jest na dobrej drodze do zwycięstwa. Oczywiście grozi rzecz jasna, za chwilkę G6, ale jeszcze G6 nie działa, no bo tutaj jest jeszcze dwukrotna protekcja tego pola, więc trzeba przegonić skoczka. I dopiero teraz wchodzi, moi drodzy, F4. F4, wygonienie skoczka, skoczek wraca. Gdzie? No może odejść, oczywiście, na C6. Chociaż tutaj taki aktywniejszy ruch, skoczek c4, często w obronie sycylijskiej gra się skoczkiem c4 e, z atakiem właśnie na gońca, tylko że goniec, który nie ma tutaj nic do roboty, może teraz oddać życie bijąc skoczka na c4, hetman bije c4 i teraz tak naprawdę już g6 jest, moi drodzy, bardzo niebezpieczne, chociaż zanim jeszcze g6, to co byście zagrali białymi? f5, ajajajaj, no pionki idą moi drodzy, no i będzie ciężko, no król stoi na e8, zarządza tą swoją armią, tą swoją brygadą, ale jak mu idzie, no sami ocencie, no jest można powiedzieć cieplutko tutaj, aczkolwiek serdecznie, no niby jakieś kontry w postaci b5 za chwilkę się pojawią, tylko czy będzie czas, b5 idzie. Coś za coś, coś za coś. Atak za atak, moi drodzy. no Na dwóch przeciwległych skrzydłach, jak jest atak, właśnie w obronie sycylijskiej to często ma miejsce, kiedy właśnie białe zeszły na skrzydle hetmańskim. No to są ciekawe gierki, tutaj nie ma remisów, tu jest ostra jazda. Król B1. Taki cichy ruch, no wygląda jak żart, ale Król B1 to bardzo ważne posunięcie. Bardzo ważne posunięcie, żeby król bronił, moi drodzy, przy okazji pionka A2, żeby zszedł przy okazji tutaj z linii, z linice to jest bardzo profilaktyczne, pożądane posunięcie jeżeli robimy długą ruszadę b4, no nie mogą się oprzeć moi drodzy, żeby nie atakować no i to jest chyba jedyna słuszna droga tylko kto waszym stanie, staniem kto waszym zdaniem stoi lepiej no wygląda na to, że można moi drodzy zignorować groźbę tutaj wzięcia skoczka i zagrać g6 teraz Teraz G6, moi drodzy, jest jak najbardziej poprawną, słuszną koncepcją. Jeżeli teraz czarne poszłyby z pierwotnym planem i zabiły skoczka na C3, no to pogrążyłyby się momentalnie. Wiecie dlaczego? G, G tutaj bije w da, moi drodzy, z szach. Otwiera się całkowicie linia G dla dwóch ciężkich figur, jest szach, więc tego brać nie można, bo tutaj, moi drodzy, skończy się to rzecz jasna, eee, no tragicznie, no może nie od razu matem, aczkolwiek będzie problem, król F8, no to jest mat w jednym, więc pozostaje tylko król D8, oczywiście to jest spekulacja, podaje alternatywne linie, no i w tym momencie wystarczyłoby B3 z atakiem na, na Hetmana, linia C jest kompletnie zamknięta, więc tak naprawdę, tak naprawdę, eee, no problemy są, problemy są dla czarnego, Czarny nie ma kompletnie kontry, a cały czas jest tutaj nastawiony na, na łomot, po prostu. Dlatego też w tym momencie, po tym wtrąceniu G6, nie odejściu skoczkiem, co, było, co okazało się być najlepszym ruchem w pozycji, mamy, moi drodzy, kontrę, kontratak E5. Na atak, moi drodzy, na skrzydło odpowiada atakiem w centrum. No tak, mówi stare porzekadło szachowe. Ale w tym momencie, becz, proszę bardzo, tutaj wisi, tu wisi. A teraz wisi, moi drodzy, Hetman. Więc trzeba coś z tym fantem zrobić. No ale wydawałoby się, że skoczek na C3 jest zostawiony. Pozostawiony samemu sobie. To wszystko jest, moi drodzy, doliczone i już pewnie troszeczkę jest to dla Was spoiler, bo wiecie, co się będzie działo. No, Hetman tak naprawdę bije C3, no bo co pozostaje. Tylko, że teraz mamy wybicie z szachem na F7. Sytuacja się, moi drodzy, powtarza. Znowu król D8. To jest jedyny ruch, który zapewnia, zapewnia dalszą egzystencję jeszcze. Król D8 w tym miejscu. Hetman bije G7 i. Jest po wszystkim. Tutaj jeszcze co prawda partia trwana, ale tu wisi moi drodzy, tu wisi. Tutaj można grać z nowym Hetmanem na f8, to jest masakra. Istna. Otworzenie linii G to jest to, do czego dążył biały cały czas, i to mu się udało. I wygląda na to, że to zapewnia wygraną dla białego bezapelacyjną. Tutaj jeszcze poleciało eBaye D4. Goniec odbił D4. No i myślę, że tu można poddać partię. Tutaj jeszcze co prawda padło Hetman, hetman C2 z szachem, aczkolwiek ten szach nie jest straszny. Króla 1. I co? No ale czarne grają jeszcze, moi drodzy, w nadziei, że uda się. Uda się zamatować króla wieża H2. Proszę bardzo, tu jest groźba. Wisi A2, no wisi mat, moi drodzy. Co robić, jak się bronić? Jak to mówią, najlepszą obroną jest atak, więc w tym wypadku rzecz jasna trzeba zaatakować króla gońcem. Goniec się jest szach. No i co? No i wiadro, moi drodzy, jest po wszystkim. Jest siatka matowa, wierzcie lub nie. Jest mat w trzech ruchach. Czy to będzie hetman C7 zasłona, czy wieża C7, nie ma znaczenia, bo jest mat w trzech posunięciach. I teraz pytanie do Was, moi drodzy, jak ten mat wygląda? Dokończcie sobie tą pozycję, możecie napisać w komentarzu, jakie to są posunięcia. W każdym razie tu jest nieuchronny mat, więc no niby groźba mata, ale brakuje tempa, gdyż goniec tutaj, moi drodzy, wszedł na B6 z szachem. No pięknie to zauważył biały. Można powiedzieć, że oruch był szybszy. Rashid był tutaj oruch przed Inre, Inreko. Boże kochany, przed Enrique. Enrico. Enrique. Enrique, ciekawe, że to są dwa różne imiona czy to jest jedno? Enrique, Enriko. Enrico przepraszam bardzo, ja nazywam się Enrique. Nie jestem Enrico, nie wiem, nie wiem jak to ma funkcjonować. Dobra, dziękuję za uwagę, moi drodzy. Myślę, że partia mogła się podobać. Ostra gierka, jak to często właśnie w Sycylice ma miejsce. Dobra, dziękuję za uwagę i oczywiście do usłyszenia.